Mam nadzieję, że polecacie takiego kucharza jak ja, ponieważ jestem bardzo dobrym kucharzem. Hej! Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, jestem Kaczorek, a to jest Cat Goes Fishing, czyli gra, która jest zakazana, ponieważ nagrał ją i znalazł w ogóle Mandzio i robi z niego serię, a że gra jest bardzo popularna, to ja też chcę coś z tego mieć, chcę mieć fame, dajcie mi trochę wyświetleń, och, teraz dajcie mi wyświetlenia. Witam was bardzo serdecznie, wcale to nie jest gra dla fame, ani trochę, na pewno nie. I na pewno nie jest, na pewno nie mogę jej nagrywać. Mam nadzieję, że Łukasz samo nigdy się do mnie nie doczepi, że nagra kiedyś tą grę, ponieważ on ją rzekomo nagrał. Proszę bardzo, zrzuciliśmy se i gramy na tym realizmie i tyle umiem. O, muszę sprzedać rybę. No, umiem tylko wyrzucić ją, bo zagrałem raptem 3 minuty, żeby wiedzieć jak ten. Czy są. Nie! Sprzedaj. O, New Quest. Nagrałem ją dosłownie parę minut, ponieważ musiałem wiedzieć, czy się nagrywa w tylu FPS-ach, ile bym chciał. I o dziwo, ta gra jest w 30. Nie mogę więcej jakby nagrywać. Mam ustawione 60 do tej gry. No bo ta gra uciągnie 60, tak? Ale nie mogę. Dobra, musimy złapać mustard fish. I ta ryba to jest chyba ta żółta na dole tutaj. Nie! Nie ty miałeś się złapać, debilu. No, no! W chuj. Jeszcze raz. Widzicie, to ta gra będzie na pewno bardzo fajna, wcale nie będzie serią moich prywatnych porażek. Jest! Mamy rybę! Bum! Jest lepsza ryba, sprzedajemy to i możemy sobie kupić lepszą rybę. To nowy quest. Proceed a rod attachment. To... gdzie to mogę kupić? Click the equip to rod to proceed... upgrades. A nie mam tyle pieniędzy, ja miałem tam nie mam tyle pieniędzy. O, jak daleko rzuca teraz, patrzcie. Widzicie? Tak mało, tak krótko, na 2 minuty, z czego minutę pierdoliłem sobie głupio. To i już mam dużo lepsze rzeczy. Znaczy, jeżeli komuś przeszkadza to, że przeklinam, nie wiem, mam nadzieję, że tak nie, bo to jest element taki bardziej dodawanie, nie wiem, smaku. Nie wiem, czy można to nazwać, bo to jest bardzo proste i głupie, ale na pewno lepiej się słucha, jak troszeczkę jest więcej akcji niż jak... No, cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie! Bardzo serdecznie sprzedałem tą rybę i będziemy dzisiaj grali... O, ryba. No, a tak to... Znaczy wiem, że to zmieniłem ten głos głównie, ale chodzi mi, że jeżeli komuś to przeszkadza, to się mówi trudno. Niczego nie żałuję. No nie, co mi zjadło rybę? Głupia ryba. Click the equipped rod in the rod. O, miałem ulepszyć. Zgadza się. Diving lure. Pięknie. 500 golda. O, pięknie. No to super. To łapiemy sobie dalej. A w tym czasie, nie wiem, mogę sobie popowiadać, co tam w moim życiu wspaniałego się na przykład zadziało. No, muszę wam się pochwalić, że jestem po pysznej zupce, którą ja sobie sam przygotowałem, sam sobie ją ugotowałem. Nazywa się Wifon Złoty Kurczak. Mam nadzieję, że polecacie takiego kucharza jak ja, ponieważ jestem bardzo dobrym kucharzem. Cudle Fish. Które to jest Cudle Fish? To ten... O! Coś tam było nowego! Wracaj! Nie, ty. Ty chyba nie jesteś Cudle Fish. Ty jesteś Swooper. Może ty? O, chodź tu, jest. Kudlefish, dobra. Oj, miałka se jak ten, jak go złapiemy. Zamiałkasz jeszcze raz? Zgadza się. I jeszcze raz. Chodź tu, gnoju. Pięknie, będzie nasz quest. O, jest gold. Gitar. Dobra, teraz se tu. I chyba od razu dostaniemy questa po jednym rzuceniu, dokładnie, tak? Grumper. Dobra, Grumpera se zaraz załapiemy jakiegoś. To ty nie jesteś ty, może to jesteś ty. O, chodź tu, Grumper. Nie! To jest Randfin, tak czy inaczej. Tylko szybko przeczytałem. Mustard Fish, dobra. Grumper. Kto to jest Grumper? Może to jest ten? Dobra, to trzeba rzucić daleko w takim razie. O nie, obgryźli mi ją. On wygnoje. I zjadłem sobie pyszną zupę, chciałem opowiedzieć. I jestem taki najedzony. O jejku, jak dobrze. No, po prostu... pychotka. I się teraz tak... O! Jest. Dobrze, mamy cię. Ty jesteś Grumper? Jesteś Grumper! Pięknie.
sprzedajemy cię. Patrzcie, ile zarobiłem. Widzieliście, ile pieniędzy? Chciałem tak sobie zarobić normalnie, na przykład z YouTube'a, ale ja jeszcze nie monetyzuję. Super, to chyba były te różowe. O ty gnoju jeden. Jak większy bait? Co mam zrobić? Lepszą nazwę odcinka, tak? Ja zaraz sobie zrobię lepszą nazwę odcinka. Ty cholero jasna, muszę cię wyciągnąć. Wracaj tu. No, zaraz cię złapię i się skończy twoje. Co jest? Line broke. No nie, ty... Kurwo. Zaraz cię złapiemy. Zaraz ci pokażemy line broke. A nie! Może ty jesteś swoper. Swoper! Nie uciekaj. Jest! Swoper. Pięknie. Czterech mamy złapać? To trochę dużo. O nie! No nie, to się nie będzie liczyć. Co za gnój. O! Chodź tu. Ty jesteś czymś innym. Pięknie. Ło! Jak się wyrywa! O ty gnoju! Ło! Dawaj! Jest! O! Sprzedamy ją za 1200. Bang! Pięknie. Znaczy, ja mógłbym powiedzieć, że nie oglądałem w ogóle tych odcinków u Mandzia. Obejrzałem chyba pierwszy. Znaczy, fajnie się to całkiem oglądało. Mogę sobie kupić jakieś bomby. Co robi? Ło! Jakie fajna bomba! Co, wybucha po prostu? Bang! Aha. Come on! Obejrzałem teraz parę chyba odcinków. Pierwszy na pewno. Nie wiem, może jakoś ostatnio coś takiego było, że obejrzałem to. Ale... nie jestem raczej widzem. Raczej tworzę. Z tego, co można zauważyć. Znaczy oglądam paru youtuberów sobie. Na przykład jestem takim fanem. Mogę chyba to wprost powiedzieć, że jestem fanem kolegi Ignacego. Bardzo podobają mi się jego filmy. I to nie chodzi tylko o te Garry's Mody, czy właśnie to, co jest podobne takie. Ale bardzo lubię na przykład Heroesy, na przykład najlepszą część, czwartą. Oczywiście, że najlepsza część Heroesu to czwarta część. Nie wyrwiesz mi się gnoju. No. Nie! Sprzedaj go! Pięknie. Dobra, możemy sobie kupić... Dobra, złapiemy. No, złapiemy. Nie. Ciebie, ja nie chcę. Swopery musimy złapać przecież, zapomniałem. Dobra, ale... jak się chciał wyrwać gnojek mały? Zaraz ci to pokażemy. Patrz. Już zjadło gnojka. Nie wyrwiesz mi się tym razem. Ja ci pokażę. No. Papa. Idziesz na sprzedaż. Nie! Dobra. Złapiemy więcej. Nie! Jeszcze raz. Na pewno się uda. A, i mam nadzieję, że dostanę teraz milion wyświetleń oczywiście. I milion lajków i milion komentarzy i napiszecie pierwszy. Albo zrób z tego więcej filmów, ponieważ bardzo cię kochamy. I takie znak, chyba to jest mniejszości 3, znak mniejszości 3. Taki śmieszny żart, że serduszko macie zrobić, wiecie? Żarty słowne. Zabawne. Wysoki poziom humoru! Czemu to wziąłeś? Miałem cię sprzedać. Ja gówno dostanę, ale przynajmniej swoper, bo muszę cię i tak złapać. Coś się kręci. Coś się wyrywasz. O, pięknie. Dobra, zaraz złapiemy drugie. No, czemu nie pękłeś? Dobra. Nie! Dobra. O! I ale rzut pięknie. Znowu ty niebieski śmieciu. Dobra, nie ma tutaj jakichś większych ryb, żeby se połapać? Nie! Zaraz cię złapię. O! Może tych się da. Dobra, zrobimy ich na tych. Żółta rybo. Nie ta żółta rybo, tamta. Dobra, swoper przynajmniej. Coś się wyrywasz. Okej. I teraz by... Nie. Nie. Widziałem cię. Jest, mamy cię. Zaraz cię mamy. Pięknie. Pięknie. Będą pieniądze. Jest. O, 1000 golda. Co możemy kupić? Minimapa i sonar. No ale nie mogę. Dajcie mi opcję, jednak nie mogę. Buy bombs. Kupiłem. Co teraz, to wszystko? To szkoda, że na taki słaby ten... bait. Na przykład... jak bait jest na przykład... ale... zobacz reakcję tego i tego na to. To na przykład... będzie słaby bait, to zobacz reakcję. Tak, wiem. Te żarty są żałosne, ale... dajcie mi po prostu tworzyć, dobrze? Hejterzy jedni. Roundfin. Nie, roundfin to się nie łapie na to. Roundfin to się po prostu łapie. Nie!
Okej, okay, spadaj se na dół. O, żółta ryba, nie ta. Ta, 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 ta. O, weźmiemy sobie przy okazji, skoro już tu jesteśmy. Bęk. No ty śmieciarzu jeden, no. Zobaczymy. Jeszcze zobaczymy. Dobra, teraz powinniście gdzieś tu być. O, 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 płyną, 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 płyną. No! Widzieliście to? Co za kutacz? Przyszedł się nażreć. Zobaczymy. Zaraz zrobimy się musztardę gnoju. Musztard fiszu. Zaraz się... musztard ryba. Nie, nie, nie. Nie. Tak, ty. To ty byłeś ten niespokojny. Ty byłeś tym niepokornym. O! Dobra, mamy cię. Sprzedajemy w cholerę. I teraz dajcie mi jakieś inne ryby. Nie ty! Uff, przynajmniej tego złapało. Bo teraz możemy złapać sobie kolejnego tego śmiesznego fisza... fisza florisza. Proszę tutaj. Dobra. Jako, że już łapiemy i jest 11 minut, to chciałbym się z wami już serdecznie pożegnać. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo w sumie to jest przyjemna gra, okazuje się, do grania. Bardzo fajnie się w nią gra. I na przykład, jeżeli chcecie następny odcinek, to sobie kupimy od razu lepszą wędkę. A taki clickbait, bo zostało 50 golda. He, 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 he. I co teraz zrobicie? Możecie zostawić na przykład łapkę w górę, zasubskrybować, tam dzwonek, nie mam dzwonka, przy sobie to dzyń dzyń, zostawić. I na przykład znowu napisać, że chcemy więcej. To możecie napisać jednocześnie, że mnie kochacie i w następnym komentarzu chcecie więcej na przykład. Dobrze, w każdym razie to jest kolejna gra z serii tych głupich gier pojedynczych. Może będzie więcej, jeżeli napiszecie chcę więcej, po tym jak napiszecie kochamy cię, kaczor. No, no, dobra. Przedłużam, na razie, cześć i pa pa.